Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem sedna sprawy jest Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze, witam. Witam, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, dzisiaj Najwyższa Izba Kontroli ma przedstawić ustalenia po skontrolowaniu Funduszu Sprawiedliwości zarządzanym przez pański resort. No, Ministerstwo Sprawiedliwości zna już te ustalenia, dostało je jakiś czas temu. Są miażdżące dla Funduszu Sprawiedliwości i samego resortu, panie ministrze? Są miażdżące przede wszystkim dla obiektywizmu Najwyższej Izby Kontroli, bo wielokrotnie zwracaliśmy się do Najwyższej Izby Kontroli, przekazywaliśmy nasze sprostowania, wyjaśnienia. Niestety one nie są uwzględniane. Wielokrotnie też powtarzamy, zresztą nie tylko my, ale również media, które nie są sprzyjające rządowi Zjednoczonej Prawicy, że to jest rodzaj walki politycznej i próba wykorzystania Najwyższej Izby Kontroli do odwrócenia uwagi od tego, co jest realnym problemem. No, a realnym problemem są potencjalne zarzuty prokuratorskie, które grożą szefowi NIK-u. Natomiast ale panie ministrze, jakie zarzuty do NIK konkretnie ma Ministerstwo Sprawiedliwości? Będzie działać na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem i będzie chronił społeczeństwo polskie przed przestępczością. Ale panie ministrze, jakby konkretnie pan się odnieść, co zarzucają państwo Najwyższej Izbie Kontroli? Co ma świadczyć o tym, że to jest gra polityczna, a nie prawdziwa, sumienna kontrola tego, co dzieje się w funduszu? Przykładowo oczywiście można tutaj wyliczać wiele spraw, powiem 2 czy 3 przykłady. No, chociażby fakt, że ciągle podważa się fakt, że wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych czy dla szpitali pozostaje przecież w zakresie właściwości Funduszu Sprawiedliwości. To jest właśnie pomaganie ofiarom przestępstw za pośrednictwem tych instytucji. To jest właśnie wyposażanie strażaków, ochotników, ten sprzęt, który ma pomagać im ratować życie i zdrowie Polaków, którzy stali się przykładowo ofiarami wypadków komunikacyjnych czy podpaleń. Ale przecież Straż Pożarna to w ogóle jest instytucja, która przyczynia się do bezpieczeństwa wewnętrznego. Chociażby ostatni czas pandemii pokazał, jak bardzo potrzebni są strażacy ochotnicy. Tak samo szpitale, ale to o Straży Pożarnej, jasne, tam trafia, ma pomagać właśnie ludziom. A jeżeli chodzi panie ministrze, ale to zapytam jeszcze inaczej. Panie ministrze, jeżeli chodzi o osoby pokrzywdzone w wyniku przestępstw i osoby, które wychodzą z zakładów karnych, bo taki też jest cel działania Funduszu Sprawiedliwości, to jaka część środków przez organizacje pozarządowe trafia właśnie do tych osób? Tak rocznie, jeżeli pan minister mógłby powiedzieć bezwzględną kwotę i procentowo, jaki to jest udział w budżecie Funduszu Sprawiedliwości? Tak konkretnie na te 2 cele. O tak zwaną pomoc postpenitencjarną, to jest ten trzeci filar funduszu, to przez Fundusz Sprawiedliwości trafia około 4% środków z funduszu właśnie na te cele, ale to jest związane właśnie z tym, z regulacjami ustawowymi i wynikającymi z rozporządzenia, że środki na ten cel przeznaczane są tylko z jednego źródła, mianowicie z odsetka pracy dla więźniów i takie te środki właśnie są. My jako to mamy jedno, 4% na pomoc postpenitencjarną, a jeżeli chodzi o ofiary przestępstw, jaki udział, panie ministrze? Jeżeli chodzi o pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, to tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożarne, no nie, ale to odpuśćmy ochotnicze straże pożarne, panie ministrze, bo to trudno jest uznać jako bezpośrednią pomoc. Pomocy osobom pokrzywdzonym, ale to są te środki, które wynoszą nieco ponad 70% ogólnego budżetu Funduszu Sprawiedliwości rocznie. Ale panie ministrze, pytam też o bezpośrednio pieniądze, jakie trafiają na pomoc tym osobom, bo jednak pieniądze dla straży pożarnych, a to potężne środki, 180 milionów na wyposażenie ochotniczych straży pożarnych zostało przeznaczonych, ale to chyba Straż Pożarna nie pyta, czy to jest w wyniku podpalenia pożar i czy to jest ofiara przestępstwa, czy w wyniku czegokolwiek innego miała miejsce jakaś tragedia, więc no, możemy uznać, że to jest częściowo pomoc ofiarom przestępstw, ale jednak nie jest to ta bezpośrednia pomoc, która jest głównym celem Funduszu Sprawiedliwości. To jaka część trafia przez organizacje pozarządowe, jest przeznaczona na pomoc ofiarom przestępstw?
Panie redaktorze, to nie jest tak, że mamy pomagać osobom pokrzywdzonym przestępstwem tylko bezpośrednio. Ta pomoc ale przede pośrednia wszystkim, jest również ważna. Ale przede wszystkim, ja zapoznałem się, z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości. Tam jest mowa przede wszystkim o bezpośredniej pomocy. Są środki głównie pochodzące od pijanych kierowców. W związku z tym pomoc za pośrednictwem ochotniczych straży pożarnych czy szpitali właśnie ofiarom wypadków komunikacyjnych jest jak najbardziej uzasadniona. Natomiast jeżeli chodzi o tę pomoc świadczoną za pomocą sieci pomocy osobom pokrzywdzonym, za pomocą ośrodków, to są to kwoty 50-krotnie większe niż było to na początku funduszu za rządów właśnie Platformy Obywatelskiej. No bo sam budżet funduszu oczywiście się bardzo mocno zwiększył, panie ministrze. 80 milionów złotych. To są kwoty niewyobrażalne. W związku z tym te zarzuty Najwyższej Izby Kontroli są kompletnie absurdalne. Pomoc ale panie ministrze, ale 80 milionów złotych z 400 milionów złotych, 80 milionów złotych z budżetu rocznego, czyli 400 milionów złotych, tak to wygląda, taka jest relacja na pomoc osobom pokrzywdzonym? Panie redaktorze, budżet wynosi nieco ponad 300 milionów złotych. Okay. W związku z tym zarówno pomoc bezpośrednia, jak i pomoc pośrednia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem wynosi ponad 70%. Zwrócę też uwagę, że Fundusz Sprawiedliwości ma trzy cele. Nie ma jednego celu, czyli pomoc osobom pokrzywdzonym, ale trzy. Pomoc postpenitencjarna, to już wyjaśniłem. Jasne. Pomoc osobom pokrzywdzonym, na którą przekazujemy gros środków i przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, na które przeznaczamy około 20% środków. To jest ustawa, kodeks karny wykonawczy, który o tym decyduje, nie Ministerstwo Sprawiedliwości. Panie ministrze, jeżeli chodzi jeszcze o te straże pożarne, czy to nie wygląda w wielu miejscach tak, jak wyglądało w Rzeszowie, gdzie wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł ubiegał się o urząd prezydenta tego miasta i tam wspierał szpital w Rzeszowie, straż pożarną właśnie ze środków Funduszu Sprawiedliwości. No jak wyliczył portal OKO.press w czasie kampanii wyborczej, no ponad 2 miliony złotych z tego funduszu trafiło właśnie na pomoc instytucjom w Rzeszowie. Wcześniej także inne środki. Czy to nie jest politycznie wykorzystywane przez polityków Solidarnej Polski właśnie do pomocy tam, gdzie liczą na poparcie? Panie redaktorze, jeżeli chodzi o ochotnicze straże pożarne, to na ten cel zostało przeznaczonych ponad 180 milionów złotych. Jeżeli chodzi o szpitale, ponad 50 milionów złotych. Przeznaczamy te środki w całej Polsce. Nie zwracamy uwagi na względy polityczne, natomiast jeżeli a ta kampania, byśmy się przyjrzeli, to byśmy zauważyli, panie redaktorze, że na przykład samochody strażackie w 80% były przekazane do gmin czy miast, w których rządzi albo jakiś komitet lokalny albo PSL. W związku z tym zarzut, że to jest wykorzystywane w jakikolwiek sposób politycznie, nie znajduje poparcia w faktach. Panie ministrze, szpital w Ciechanowie rządzi PSL. Szpital w powiecie proszowickim również PSL. W związku z tym absolutnie odrzucam tego typu zarzuty. Panie ministrze, Trybunał Konstytucyjny robi dzisiaj kolejne podejście do rozstrzygnięcia wniosku premiera w sprawie wyższości prawa unijnego nad krajowym. Jakie konsekwencje może mieć ten wyrok? Będzie miał takie konsekwencje, jakie miał wyrok z czasu z 2005 roku czy z 2010 roku. Potwierdzi po prostu to, co wynika ze stałej linii orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, mianowicie, że polska konstytucja ma wyższą moc wiążącą niż traktaty międzynarodowe, niż umowy międzynarodowe, bo to państwa są dysponentami traktatów i potwierdzi zresztą to, co praktycznie wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej twierdzą, że ich prawo konstytucyjne, ich konstytucje stoją ponad traktatami. I jak to się, panie ministrze, może przełożyć na no, chociażby spór z Brukselą, na to, czego oczekuje Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wymiarze sprawiedliwości? Jakie to będzie miało przełożenie na rzeczywistość polityczną, sądową? Postawi tamę w mojej ocenie tym nieuprawnionym roszczeniom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uważa się za Sąd Najwyższy
ponad Trybunałami Konstytucyjnymi czy Sądami Najwyższymi państw członkowskich. To jest roszczenie całkowicie nieuprawnione, nie znajdujące potwierdzenia w traktatach, kierowane zresztą w stosunku do różnych państw członkowskich, nie tylko w stosunku do Polski. W stosunku do Polski głównie ma to charakter właśnie polityczny, który próbuje się narzucić Polsce, która ma rząd konserwatywny inaczej niż w większości państw Unii Europejskiej, właśnie tę supremację Trybunału Luksemburskiego. Nie ma to absolutnie podstaw w rzeczywistości. Ważne jest w tym kontekście, żebyśmy wykazywali zdecydowaną i twardą postawę, broniąc polskiej suwerenności, bo dialog, próba ugodowego jakiegoś porozumienia, jak widzimy, do niczego nie prowadzi. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej właśnie w tym roku podważył ustawy sądowe przygotowane przez pana prezydenta, które właśnie były takim kompromisem. W związku z tym to tylko pokazuje, że jakiekolwiek kompromisy o charakterze politycznym z instytucjami brukselskimi nie mają sensu. Po prostu musimy się opierać wyraźnie i stanowczo na literze prawa, na literze traktatów i polskiej konstytucji. A mówił to Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości. Bardzo panu ministrowi dziękuję za tę rozmowę. Dobrego dnia życzę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Kolejne sedno sprawy oczywiście jutro. Dobrego dnia, do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz czas już na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej super raportem. Dzień dobry Państwu. W czwartek to jest program Super Raport. Kamila Biedrzycka, witam i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Za kilkanaście minut pierwszym Państwa dziś gościem będzie Radosław Fogiel, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawiać będziemy oczywiście głównie o sprawach związanych z tym, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy i na terenie przygranicznym, a tam rzeczy straszne. Będziemy też komentować szeroko, bardzo, jak sądzę, wystąpienie to poniedziałkowe Mariuszów, dwóch ministrów, Kamińskiego i Błaszczaka, dlatego że szereg wątpliwości budzą rzekome dowody, które miały być potwierdzeniem tego, że nielegalni imigranci, którzy koczują na polsko-białoruskiej granicy, to są między innymi pedofile, zoofile i narkomani. Wiemy, że dziennikarzom no bardzo krótko zajęło to, żeby dojść, że zdjęcia pokazywane, bardzo kontrowersyjne zdjęcia na tej konferencji prasowej, nie są zdjęciami tych osób, które miały być zatrzymane przez Straż Graniczną. Więc teraz pojawia się pytanie, które informacje przekazywane przez rządzących są prawdziwe i są sprawdzone, a które są tylko jakimś politycznym teatrem, bo takie pytania stawiają prawnicy. Prawnicy też między innymi z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka mówią o tym, że procedura pushback, która jest stosowana na polsko-białoruskiej granicy, a właściwie stosowana przez polską Straż Graniczną, jest absolutnie nielegalna. Gdzie jest rzecznik praw dziecka, który także powinien zająć się małymi imigrantami, którzy zostali wydaleni przez polską Straż Graniczną, między innymi do lasu białoruskiego. No, tego też nikt nie wie. Na razie jest tylko napisany list przez Mikołaja Pawlaka, więc na ten temat mówić dziś będziemy, ale oczywiście także zajmiemy się pracami Sejmu, dlatego że tam dzisiaj bardzo ważne sprawy, przedłużenie stanu wyjątkowego i kwestie związane z podatkami. Teraz już raport na antenę o tym wszystkim po 9:00. Policyjnej interwencji. Dwa kółka zupełnie za darmo. Gdynia zaprasza na finał akcji Zaopiekuj się rowerem. Znów będą negocjować. Ministerstwo Zdrowia po raz kolejny podejmie dziś rozmowę z protestującymi medykami. Z pewnością nie będzie to ostatnia próba, mówi szef resortu Adam Niedzielski i przypomina, że sukcesem zakończyły się już negocjacje z ratownikami medycznymi. Podjęliśmy bardzo konkretną decyzję o zapewnieniu środków na wypłatę tych dodatków wyjazdowych dla ratowników medycznych. To jest dodatek, który ma stanowić 30% ich wynagrodzenia. Ten problem braku obsady karetek zanika. Rozmowę z protestującymi dalej będzie prowadził wiceminister Piotr Bromber. Cały czas oczywiście z ministrem Bromberem ustalam pewien zakres dyskusji, co możemy uzgodnić. Pan minister ma pełne plenipotencje, zarówno moje i pana premiera, także cieszę się, że ten dialog. Wśród postulatów medyków podwyżki płac i wzrost wyceny świadczeń.
Łódzka prokuratura dołączy wyniki drugiej sekcji, jeśli przekaże je rodzina. Chodzi o sprawę Bartosza S. z Lubina, który zmarł po policyjnej interwencji. Według sekcji przeprowadzonej na terenie Czech stężenie narkotyków w organizmie 34-latka nie mogło doprowadzić do jego zgonu, co wcześniej wykazywali polscy biegli. Jak podkreśla pełnomocnik rodziny zmarłego Wojciech Kasprzyk, wyniki sekcji wskazują też wyraźnie na inne okoliczności. W tej opinii wynika również to, że były uszkodzenia krtani, chawicy. Są również informacje dotyczące tego, że była krew w płucach, czyli są to te kwestie dotyczące uduszenia. W najbliższym czasie ma pojawić się również opinia uzupełniająca biegłych sądowych z Wrocławia. Na jej podstawie ma powstać kompletna już opinia, która wskaże szczegóły okoliczności śmierci 34-latka. Dziś ostatni dzwonek, by wziąć udział w spisie powszechnym. Termin na jego wypełnienie upływa o północy. AGUS ostrzega, nie spiszesz się, zapłacisz karę. Ze szczegółami Konrad Traczek. Spisać można się na kilka sposobów. Podstawową metodą jest wypełnienie formularza na stronie spis.gov.pl. W niektórych miastach, w urzędach uruchomiono również specjalne stanowiska spisowe, a także mobilne punkty spisowe. Gdzieniegdzie będą one czynne aż do północy. Ostatnia metoda to spis telefoniczny. GUS przypomina, że za niewzięcie udziału w spisie grozi kara do 5000 zł. Natomiast za podanie nieprawdziwych informacji możemy nawet pójść do więzienia. Pierwsze wyniki spisu powszechnego zostaną ogłoszone na początku przyszłego roku. Ponad połowa Polaków chce przywrócenia handlu w niedzielę, tak wynika z najnowszego badania. 36% pytanych jest temu przeciwnych. Otwarcia sklepów w niedzielę chcą głównie mieszkańcy miast. Na wsiach i w małych miejscowościach te głosy są podzielone niemal porówno. Za to blisko 68% badanych chce, by z zakazu zwolnione zostały przede wszystkim sklepy z żywnością. Na koniec zaglądamy do Gdyni. Jeśli marzysz o dwóch kółkach, ale nie masz pieniędzy, przyjdź i odjedź wymarzonym jednośladem zupełnie za darmo. Przed nami finał akcji Podaruj, zaopiekuj się rowerem. My przywieziemy sami kilkanaście rowerów i oczekujemy, że znajdą się ludzie dobrego serca, którzy chcą zrobić trochę miejsca w piwnicy, w garażu, odstawić ten zakurzony rower, na którym już nie jeżdżą i zrobić miejsce na nowy. Mówił Stanisław Kalicki, prezes fundacji Już Pomagam. Finał akcji w niedzielę w samo południe. Dzień dobry. Raz jeszcze Kamila Biedrzycka i cała ekipa Super Raportu. Kłaniamy się nisko i zapraszamy na najbliższe, dokładnie 57 minut. Za chwilę Państwa gościem będzie Radosław Fogiel, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy rozmawiać oczywiście o kwestiach uchodźców, o prowokacjach służb białoruskich po drugiej stronie granicy, bo z tymi także bez wątpienia mamy do czynienia, ale będziemy mówić przede wszystkim także o tym, że Sejm zmienił regulamin po to, żeby można było zdecydowanie prościej zwykłą większością głosów wprowadzać i przedłużać stan wyjątkowy bez możliwości przerywania posiedzenia, bez możliwości jakichkolwiek zmian w trakcie trwania takiego posiedzenia właśnie, bez możliwości składania wniosków przez posłów, bez możliwości odroczenia, bez możliwości zamknięcia obrad. Mówiąc krótko, wszystko zależy od zwykłej większości, większości w tym przypadku Zjednoczonej Prawicy, dość kruchej, więc pewnie o to chodziło. Pytanie tylko, jaki jest cel tych zmian? Co chce zrobić władza, musząc zasadniczą część regulaminu Sejmu zmieniać. O tym będziemy mówić, ale będziemy także wspominać o Polskim Ładzie, dlatego że dzisiaj bardzo, bardzo późnym wieczorem, jak to zwykle ostatnio bywa, sprawy najważniejsze dzieją się pod osłoną nocy. Sejm będzie pracował nad zmianami podatkowymi, które są częścią programu Polski Ład. Chodzi między innymi o, jak twierdzi premier, oszczędności dla polskiego podatnika. Mówi się, że nawet około 40 miliardów złotych ma zostać w kieszeni podatników, ale oczywiście ekonomiści i eksperci twierdzą, że to jest tylko kreatywna księgowość, dlatego że wielu z nas, chociażby jednoosobowe działalności gospodarcze, straci. I teraz oczywiście pojawiają się poprawki, są konsultacje. Jedna z poprawek właśnie mówi o tym, że ma zostać zastosowana ulga dla przedsiębiorców, ale tylko tych rozliczających się nie liniowo. Ci, którzy rozliczają się liniowo, a to jest bardzo duża część polskiego społeczeństwa, będzie miała zdecydowanie większe obciążenia podatkowe, więc to jest naprawdę bardzo ważna sprawa, która dziś w Sejmie będzie miała miejsce. No i oczywiście dziś także wystąpienie w Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, prezesa tej instytucji, który będzie mówił o Funduszu Sprawiedliwości i nieprawidłowościach z tym funduszem właśnie związanych. Po godzinie 9.30 Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu z PSL Koalicji Polskiej. No i właściwie także o tym wszystkim, o czym wspomniałam przed chwilą,
chwilą mówić będziemy. Oczywiście wspomnimy także o kwestiach związanych z Komisją Europejską, bo pojawiły się informacje, że polski rząd Komisję Europejską chce, uwaga, pozwać. Nie wiemy jeszcze gdzie, nie wiemy w jakim trybie, bo takiego trybu nie ma, no ale chodzi o to, że do tej pory Komisja Europejska nie zaakceptowała polskiego Krajowego Planu Odbudowy i tutaj rząd Zjednoczonej Prawicy chce walczyć sądownie z Komisją Europejską, więc jak Państwo widzą, raczej marne szanse na to, żeby te relacje w najbliższym czasie się poprawiły. To dziś Radosław Fogiel, po 9.30 Michał Kamiński, a teraz godzina dokładnie 9.06 i wjeżdża Jan Złotarowicz, zastępca redaktora godzina, naczelnego tak Super Ekspresu. Dzień dobry. Dzień dobry Kamilo, dzień dobry Państwu. Brzydko za oknem. Brzydko za oknem. No pada, i... leje, szaro, no, buro, ponuro, zimno. Za chociaż oknem, słyszałam, brzydko, że w podatki, innych częściach sejmie... kraju całkiem nieźle. Ja znowu nie potrafię włączyć tego czatu, żeby widzieć naszych widzów. Ratunku. O, jest Marcin Pszczółkowski, pszczółeczek nasz niezastąpiony. Marcin, ty pomoże, dziękuję. Przepraszam, ale wiesz, że ja tam zawsze sobie zerkam. Nie, no musimy ile mieć mogę, państwa, to, musimy to mieć zerkam, państwem państwo kontakt, piszą i chcemy do nas wiedzieć, co do nas piszecie tak i na jest to reagować. Sprawa pierwsza dziś, no to, co pieniądze mówiłaś, znowu. To, czyli, co mówiłaś, tak. Pieniądze, a bardzo ważna rzecz, o której dużo dzisiaj w Super Ekspresie piszemy, bo to dla naszych czytelników w zasadzie kluczowy punkt, wielu naszych czytelników, kluczowy punkt Polskiego Ładu, czyli właśnie ta kwota wolna od podatku, dziękuję, która no, de facto będzie oznaczała, że większość emerytów w Polsce zostanie z podatków zwolniona, no bo te 30 tysięcy dla wszystkich Polaków. Emeryci, którzy pobierają świadczenie nie wyższe niż 2,5 tysiąca brutto, to jest jakieś 2080 zł na rękę, to jest 65% wszystkich emerytów i oni wszyscy mogą naprawdę zyskać olbrzymie pieniądze, więc w ich imieniu pytaliśmy przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych, jak mają zamiar zagłosować. No cała opozycja jest przeciw, ale wychodzi na to, że jednak przejdzie to, gdyż za jest Paweł Kukiz. Paweł Kukiz mówił nam, że będę głosował za Polskim Ładem, bo jest to przedmiot naszej umowy z PiS-em. Jak na razie PiS się z niej wywiązuje, bo uchwalił naszą ustawę antykorupcyjną, bo to też rzeczywiście podatki są bardzo ważne, nasze finanse są bardzo ważne, ale też trzeba pamiętać, że to jest kwestia polityczna. Na ile rząd rzeczywiście w Sejmie ma większość. Ona jest nieco chwiejna, ale raczej przy poparciu... Większość labilna, jeżeli raczej mówimy o Pawle Kukizie. Ale raczej przy poparciu Pawła Kukiza powinno się okazać, że rząd jak najbardziej większość do sprawowania ma. Także nowe podatki na ile? 3 miesiące przed nowym rokiem podatkowym. To dość karkołomne przedsięwzięcie. Księgowi wielu, wszystkich krajów, a właściwie naszego kraju łączcie się, wielu, nie będzie wielu łatwo. Ludzi, wielu ludzi jednak ma prawo na tym skorzystać. I to szczególnie tych najsłabiej uposażonych, tych emerytów, którzy dostają najwięcej. No to dla mnie absurdalne są głosy niektórych przedstawicieli opozycji, tak, Janek, ale, co ale z tego, jak to że jest? Im podwyższycie świadczenia, skoro... Tylko polscy przedsiębiorcy nakręcają polską gospodarkę. I nie polscy tylko. Przedsiębiorcy, nie tak tylko. To, emeryci, no nie z całym szacunkiem, nie, ale oni tego nie robią. Polska gospodarka jest dbać o przedsiębiorców. Ale oczywiście, że tak. Natomiast trzeba też pamiętać, że ważnym elementem gospodarki jest też konsumpcja. To na ile zwykli obywatele, nie bogacze, nie przedsiębiorcy, nie biznesmeni, no tak, tylko zwykli ale obywatele kupują produkty. Płaci wyższe podatki, ma mniej pieniędzy, mniej konsumuje. Sprawa ale się zamyka. Głównie konsumują jednak biedniejsi ludzie niż tak naprawdę. Jak no kiedyś, mają mniej pieniędzy, więc mniej kiedyś, konsumują. Nie no, takich zwykłych, podstawowych produktów w skali całego społeczeństwa więcej no, niż to garstka to najbogatszych. Jest nie, to dużo jest więcej. Nieodzowny, jak się kiedyś Donald Tusk chwalił tym, że Polska jest zieloną wyspą, była zieloną wyspą dzięki temu, że mieliśmy wysoki wskaźnik konsumpcji. Oczywiście, ale z tym absolutnie nikt nie dyskutuje, tylko będę się upierać, że jednak więcej wydają bogaci niż biedniejsi i więcej konsumują. Znaczy, pojedynczy ale... bogaty, oczywiście, to... że wydaje więcej niż pojedynczy biedny, ale biednych jest więcej w Polsce niż bogatych i w swojej masie wydają więcej pieniędzy. No tak, Zakład Ubezpieczeń Społecznych cały czas prognozuje coraz niższe emerytury, a to właśnie między innymi moim zdaniem będę się upierać z tego powodu, że się gnębi polskich przedsiębiorców. Ale okej, jedziemy dalej. Czwarta fala się rozpędza, o tym mówił wczoraj Adam Niedzielski u Jacka Prusinowskiego. Tak, my dzisiaj tę sprawę rozszerzamy. Rozszerzamy, w Super Ekspresie. Tym bardziej, że już rano wiceminister Waldemarz tak Plaska powiedział, ile 1208 nowych przypadków. Też znowu ponad. Czyli już jesteśmy na poziomie 1000 nowych. Bo ja pamiętam taką wypowiedź, chociaż znowu chyba się nie powinnam przywiązywać do jakichś zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia, bo to już od 2 lat niemal mamy przekonanie, że jak coś ministerstwo mówi, to później to się nie sprawdza. No ale mówiono o tym, że jak będzie przekroczenie 1000 zakażeń dziennie, to będą wprowadzane już pewne restrykcje. W tej chwili minister zdrowia, ja się tym oczywiście nie martwię jakoś specjalnie, ale no, na zasadzie sprawdzam, no nie odnosi się do tego w żaden znaczy, konkretny sposób. Odnosił się wczoraj w rozmowie z Jackiem, odnosił się do tego i mówił bardzo wyraźnie, że zresztą to już jest coś, o czym mówiliśmy tu w programie. Jakby teraz przy tej czwartej fali tak naprawdę kluczowe jest nie ile będzie nowych przypadków,
tylko ile będzie hospitalizacji i na ile system opieki zdrowotnej jest w stanie wytrzymywać. I na razie, z tego co mówił minister wczoraj u Jacka, to nawet w oparciu o te dane, to prognozy są takie, że system jest w stanie sobie poradzić. A jeżeli system jest w stanie sobie poradzić, to nie ma potrzeby robić lockdownu, no bo na lockdownie ucierpimy nie tylko my wszyscy jako obywatele, tylko znowu, ale że też przedsiębiorcy. Ale dzisiaj też, dużo o nich myślę jakoś. Ja się martwię bardziej o zwykłych ludzi. To dobra, umów się. A tak. Przedsiębiorca to niezwykły człowiek. Ty się będziesz martwiła o bogaczy, ja się będę martwił o całą resztę, tak się podzielimy. Używasz jakiejś logiki, że przedsiębiorca to bogacz. No w polskim przypadku to niestety rzadko się zdarza. No tak, tylko jeżeli mówimy o przedsiębiorcach, którzy są jednoosobową działalnością, no, to ja takich nie mam na myśli. Takich jako, jest, no takich jest większość niestety. Tak, ale rośnie ta czwarta, zbiera ta czwarta fala, no ale mówię, no teraz czekamy najbardziej na informację o tym, ile będzie hospitalizacji. Mm-hmm. Bo jeżeli system będzie wydolny, to wszystko będzie w porządku. No te liczby oczywiście przerażają, natomiast też to jest kwestia skali i pewnego, to jest kwestia względna. Bo ostatni raz mieliśmy tego typu liczbę osób pod koniec maja i to był ten moment, kiedy zaczęła się załamywać trzecia fala. Więc wtedy, jak zaczęło spadać do poziomu 1000, żeśmy się cieszyli, a teraz jak rośnie, to... No, to i cały czas tak można podważać wiarygodność tych danych, no bo jeżeli robimy mało testów, to w dalszym ciągu robimy ich mało, no to nie wiemy tak naprawdę, ile tych zakażeń realnie jest. No, ale to nie jest kwestia, ile znowu powtórzę, nie jest kwestia, ile realnie... Tylko no, szpitale, jasna tylko sprawa. Na ile szpitale, a najgorzej co jest w szpitalach, dokładnie w tych województwach, gdzie jest najniższy poziom zaszczepienia. Tu też minister wczoraj mówił, że na razie tak naprawdę według tych takich wskaźników, które do tej pory obowiązywały, ja tu sobie znajdę, w strefie żółtej powinny być na tą chwilę 3 powiaty z województwa lubelskiego. Okay. A powiatów mamy no 380, więc to jest jeszcze dobrze. Za musimy przyspieszyć, na bo czas nas goni. Nasz gość już chyba na łączu, z tego co wiem, więc jeszcze tylko jedno słowo a propos lockdownów. Nie chcemy zamknięcia kim, bo nowy bond wchodzi. Tak, nie chcę, ja bardzo nie chcę zamknięcia kim, bo chciałbym przed lockdownem zdążyć na nowego bonda. Trzymajcie a to już od jutra chyba można. Tak, już dzisiaj chyba nawet, więc ja jeszcze nie sprawdzałem, bo na razie nie mam czasu iść do kina, ale mam nadzieję, że się szybko wybiorę. Ja muszę mojego tatusia zabrać, bo to największy fan Bonda, tak, chyba jak ja znam. W Londynie, no bo to jednak niby Hollywood produkuje, ale to jednak zawsze była brytyjska produkcja przez brytyjskich reżyserów z brytyjskimi. I zawsze tradycją jest... I ostatnio z Danielem Craigiem, mi trochę przykro. I zawsze tradycją jest, że premiera odbywa się w Londynie, bo to jednak agent jej królewskiej. No wiadomo, dokładnie. I to, że wrócił do kin, to też jest jakiś sygnał, że także idzie ku lepszemu. Także spieszcie się, drodzy Państwo, na Bonda, póki kina działają. Ale może ten Bond, bo ten Bond już miał wyjść dwa lata temu. Chyba tak. Ten Bond byłby, no też o nim mówimy nie tylko po to, żeby było opowiadać o popkulturowych zdarzeniach, ale też trzeba pamiętać, że Bond był tą wirtualną, hollywoodzką ofiarą lockdownu, no bo miał wyjść do kin, nie wszedł, nie zdążył, czekał na półce. Doczekał się, więc to jest, może jest to jakiś sygnał, że jednak przynajmniej w Wielkiej Brytanii, a skoro na zachodzie też, to i może i u nas wkrótce, zaczniemy z tej pandemii wychodzić. Tak jest. Trzymamy za to kciuki. Jan Złotorowicz, zastępca redaktora naczelnego SuperEkspresu. Bardzo dziękuję. Już za chwilę Państwa gościem Radosław Fogiel, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście będziemy się odnosić do kwestii związanych z tym, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy. Wiele pytań, coraz mniej odpowiedzi i w dalszym ciągu brak możliwości uczestnictwa w tym, co się dzieje i kontroli nad tym, co się dzieje polskich dziennikarzy. Czy jest szansa na to, że to się zmieni? O tym za chwilę z Radosławem Foglem, ale wcześniej przypomnijmy sobie słowa polityka, który był absolutnie oburzony ostatnią konferencją ministra Mariusza Kamińskiego. Moje dzieci były w pokoju, kiedy pokazywano te treści pedofilskie i powiem pani, że czułem w tym momencie zoofilskie, panie senatorze, takie poczucie wielkiego zażenowania. Strachu przed tym, że dzieci zapytają mnie, co tam się dzieje, dlaczego ten pan minister konstytucyjny puszcza treści zoofilskie, bo tego nie było w historii współczesnej polityki, nie tylko w Polsce, ale chyba w żadnym państwie świata, żeby minister puszczał tego typu kadry na konferencji prasowej. To jest jakiś obłęd, odlot, brak granic jakichkolwiek już. To nawet nie jest muł, to jest rycie w tym mule do chyba jądra ziemi. Bo to jest rzecz niebywała. No i jeden fakt oczywiście to jest puszczanie tych treści zoofilskich, akurat i pedofilskich, i jakichś zoofilskich, co jest po prostu obrzydliwe i bezwzględne. No, druga rzecz, no to jest takie sugerowanie tego też, że to były treści należące akurat, wykonane jakby przez tę osobę. No, też to świadczy o wielkiej bezwzględności pana ministra i braku jakichkolwiek hamulców.
Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie pośle. Witam państwa. Panie pośle, tak z ręką na sercu, gdyby pan miał wpływ na to, co wydarzyło się w poniedziałek podczas konferencji prasowej i podczas posiedzenia Sejmowej Komisji, pan i pana koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, to po tych kilku dniach macie taką refleksję, że trzeba to było zrobić inaczej? Ale zrobić inaczej odnośnie do czego? Do ochrony granic, do wniosku o przedłużenie stanu wyjątkowego? Panie pośle, ja zawsze bardzo cenię pana ironiczne podejście do niełatwych pytań, ale mam nadzieję, że podczas dzisiejszej rozmowy pan się ich pozbędzie tego podejścia, bo sprawa jest niezwykle ważna. Doskonale pan wie, pan jest inteligentnym człowiekiem, o co pytam. Pytam o kwestię między innymi publikacji tych kontrowersyjnych zdjęć. Jednogłośnie praktycznie wszyscy obserwujący tę konferencję stwierdzili, że to jest precedens, że do tej pory żaden rząd na świecie nie zdecydował się na pokazywanie tak drastycznych fotografii o tej godzinie i w dodatku fotografii, które później okazały się wyciągniętymi z czeluści internetu materiałami. To może po kolei. Wszystkie materiały, które były prezentowane na tej konferencji, zostały przez polskie służby uzyskane, czy też odzyskane w niektórych przypadkach z telefonów osób zatrzymanych za przekroczenie granicy. To, że one również gdzieś występują w jakichś nieciekawych odmętach internetu, jest oczywiście możliwe, jeżeli ktoś tam się zapuszcza i ma taką wiedzę. Nie zmienia to faktu, że zaprezentowano materiały, które w sposób dobitny pokazywały, że te osoby, które zostały przez służby wyłuskane, te około 50 osób z 200 poddanych weryfikacji, no, są co najmniej potencjalnie osobami stwarzającymi zagrożenie, bo pani redaktor skupia się na jednych zdjęciach o charakterze seksualnym. One były ocenzurowane na tej konferencji, ale bardzo łatwo się przechodzi do porządku dziennego nad innymi materiałami, nad materiałami sugerującymi związki z Rosją, nad materiałami sugerującymi związki z organizacjami. No bardzo dobrze, że pan użył tego słowa, panie pośle. To są rzeczy, o których polska opinia publiczna powinna wiedzieć. No właśnie, bo wspaniale, że pan o tym wspomniał, że to były informacje sugerujące. A nie uważa pan, że na takiej konferencji prasowej, w sytuacji bardzo trudnej, bo z tym nikt nie dyskutuje na granicy polsko-białoruskiej, no to jest tak, że polskie służby powinny być bardzo precyzyjne, a nie przypuszczać, nie snuć jakiejś opowieści, sugerować, mówić, że najprawdopodobniej to jest taka osoba, że najprawdopodobniej ta osoba współpracowała, że zabrakło precyzji po prostu, że sytuacja jest na tyle poważna, że od służb powinno się oczekiwać jeszcze większej niż zwykle precyzji, bo tutaj trzeba ważyć absolutnie każde słowo, a tam było więcej przypuszczeń i sugerowania, jak sam pan wspomniał, niż takich twardych, sprawdzonych, potwierdzonych informacji. Służby były na tyle precyzyjne, na ile w tej sytuacji jest to możliwe. Cała sfera działania służb specjalnych, zwłaszcza jeśli chodzi o terroryzm, chyba się zgodzimy, jest sferą dość specyficzną i naprawdę, przecież pani redaktor wie to doskonale, równie dobrze jak ja, że nie ma takiej procedury, że ABW dzwoni sobie do talibów i mówi: przepraszam, słuchajcie, chyba mamy waszego człowieka, czy moglibyście przesłać referencję? No tak, to nie działa. Są metody śledcze, są metody operacyjne. Też nie wszystkie z tych metod mogą być ujawniane na konferencjach prasowych, ale ja mam zaufanie do polskich służb. Ma pan zaufanie do polskich służb, tylko teraz pytanie, kiedy minister Kamiński przedstawi jakieś dodatkowe okoliczności uzasadniające te prezentacje? Pan minister mówił wczoraj o tym w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że będzie się odnosił do tych kwestii podczas dzisiejszego prezentowania wniosku o przedłużenie stanu wyjątkowego w Sejmie. Zapraszam do śledzenia. 21 bodajże albo 21.30 rozpoczyna się. Czemu debata tak późno? Po to, żeby nie za dużo ludzi to oglądało? Pani redaktor, naprawdę pani myśli, że o 21
ktoś, kto by chciał obejrzeć tę debatę i nie obejrzy, bo to jest jakoś niesamowicie późno. Aha. Dlatego o takiej godzinie, że harmonogram Sejmu był już ustalony przez Prezydium Sejmu i przez Konwent Seniorów, no, trzeba było gdzieś znaleźć miejsce, żeby ten dodatkowy punkt porządku obrad włączyć. Jedyny powód. Panie pośle, czy dzisiaj padnie odpowiedź na pytanie, taka jasna i nie pozostawiająca wątpliwości, czy polskie służby stosują metodę pushback na granicy polsko-białoruskiej? Przecenia pani redaktor moje zdolności prekognicji. Ja, żeby wiedzieć, jakie pytania i jakie odpowiedzi padną, muszę poczekać do sejmowej debaty. No to, że takie pytanie padnie, jest rzeczą oczywistą, panie pośle, i pan także doskonale o tym wie, tak samo jak ja, więc no być może wobec już, tego, już jeżeli pan zna. Wiemy, że takie padnie, to poczekajmy. Okay. Tylko do tej pory bardzo konsekwentnie odpowiedź na to pytanie jest unikana, w związku z tym ja pytam pana, może pan ma jakąś wiedzę na ten temat, no szczególnie po wypowiedzi rzeczniczki Straży Granicznej Podlaskiej, że ta metoda stosowana jest, a Helsińska Fundacja Praw Człowieka mówi, że to jest niezgodne z prawem stosowanie metody pushback. Więc ja nie mam zamiaru tutaj negować czy dyskutować ze słowami rzecznik Straży Granicznej. Ona jest w tej kwestii osobą zdecydowanie dużo lepiej poinformowaną i posiadającą dużo większe doświadczenie w kwestiach ochrony granicy niż ja. Ja mogę powiedzieć tyle. Ochrona polskiej granicy to jest priorytet. To jest priorytet państwa, tak jak ochrona każdej granicy jest priorytetem każdego państwa. Do tego dochodzą nasze zobowiązania wobec Unii Europejskiej. No, jednym z podstawowych założeń i tym, co umożliwia funkcjonowanie na przykład strefy Schengen, którą tak sobie wszyscy cenimy, jest to, że w zamian za brak kontroli na granicach wewnętrznych, granica zewnętrzna Unii Europejskiej jest bardzo szczelna. I to jest jeden z powodów, dla którego my przykładamy do tego tak wielką wagę. Panie pośle, absolutnie z tym, że bezpieczeństwo granic jest priorytetem, nikt nie dyskutuje. Ja mam wrażenie, że w ogóle nie ma sensu na ten temat debatować, bo co do tego się zgadzamy my wszyscy, ja i pan i nasi widzowie, to jest jasna sprawa. No tylko też nie można zapominać o tym, że obok dzieją się absolutne tragedie. Klęska, katastrofa, porażka i hańba decydentów, którzy zasłaniają się rozporządzeniem. W taki sposób skomentowała sprawę cofnięcia dzieci, malusieńkich dzieci na granicę z Białorusią Mirosława Kątna, która jest przewodniczącą Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Czy pan naprawdę nie ma, jako, jak rozumiem, wielokrotnie pan to podkreślał, praktykujący katolik, jako osoba no, wierząca tego, że 2-, 3-, 5-, 6-latki są wysyłane do lasu jesienią, gdzie temperatura nocą sięga 0 stopni? Czy to jest okej? Czy naprawdę my nie mamy w naszym państwie procedur, które pozwoliłyby na pomoc tym dzieciom? To zupełnie na marginesie. Akurat ja staram się zwykle z kwestii moich przekonań czy wiary nie robić tematu publicznego, więc nie sądzę, żebym to wielokrotnie podkreślał w sferze publicznej, ale zostawmy kiedyś to. Kiedyś na ten temat rozmawialiśmy, ale trudno rzeczywiście mi się, to trudno jakby mi się nie jest odnosić do każdego pojedynczego przypadku, który jest przedstawiany, bo tak jak mówię, no tutaj Straż Graniczna, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, to są te właściwe instytucje. Ja wiem tyle. Jesteśmy w tym momencie obiektem ataku hybrydowego ze strony reżimu Łukaszenki, który wykorzystuje ludzi jako amunicję do tego, żeby realizować swoje cele i żeby atakować no Polskę. No dobrze, tylko my te dzieci odsyłamy Unię do lasu. Panie pośle, panu nie pęka serce, Polska tak po ludzku pana spytam. Zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym. Osoby, które nielegalnie przekroczą polską granicę, no przecież mówił o tym pan minister na konferencji, było ich około 1200, są kierowane do ośrodków pobytu tymczasowego. Tam są weryfikowane. Jeżeli składają wnioski o ochronę międzynarodową, to te wnioski są zgodnie z przepisami procedowane i to wszystko funkcjonuje. Dobrze, panie pośle, ale przecież pan wie, równocześnie, bo, ale mogę ja zadać rozumiem, pytanie? Ja doskonale panie rozumiem. Halo, pan mnie słyszy? Panie pośle? Pojedyncze przypadki, dramaty, tragedie. Tylko tak, ci ludzie są na Białorusi, są gośćmi reżimu Łukaszenki, albo w ramach ruchu bezwizowego, albo posiadają wizy. Białorusini ich karmią i ubierają, nie cierpią głodu. No, Polska ma prawo bronić własnych granic i o ile ja panie rozumiem pośle, empatię, rozumiem halo współczucie, wszystko to doskonale rozumiem, to
obowiązkiem instytucji państwowych jest przestrzeganie prawa. Czy pan udaje, że pan mi nie słyszy, czy pan mi naprawdę nie słyszy, że granica będzie szczelna. No, niestety taka jest brutalna rzeczywistość. Panie pośle, czy pan mnie słyszy? Tak, słyszę. Aha, bo pan mówi cały czas, a staram się panu zadać jakieś pytanie, czy pan w ogóle nie reaguje. A, rozumiem, to taka strategia. Okej. Dobrze, to już teraz będę wiedziała, że... Dobrze. No sprytne, muszę przyznać. Panie pośle, dobrze, ale ja jeszcze wracam do tych dzieci, bo jednak jest prawo międzynarodowe, które szczególnie chroni dzieci. I dzieci same sobie wniosku o azyl nie złożą. Dzieci no jednak są w prawie, i to też pan na pewno wie, i naszym polskim międzynarodowym traktowane w sposób szczególny. I pan mówi, że nie zna poszczególnych przypadków, ale doskonale pan wie, że ja mówię o tym, co się wydarzyło w Michałowie. I mówię o tych dzieciach, które zostały wrzucone do autokaru, wywiezione na granicę z Białorusią, jeszcze do autokaru, przez który absolutnie nic nie było widać, a dziennikarka, która za tym autokarem jechała, nie wjeżdżając na teren objęty stanem wyjątkowym, została zatrzymana przez policję do zwykłej kontroli drogowej. No trudno uwierzyć w przypadek. Co państwo mają do ukrycia? Nikt nic nie ma do ukrycia. Wszystko jest zgodnie z prawem, zgodnie z procedurami, ale właśnie ja bym apelował o coś innego. O to, żeby nie uderzać w tak emocjonalne tony, bo szantaż emocjonalny w tak poważnych sprawach. Ale to państwo uderzali w emocjonalne tony na konferencji prasowej w poniedziałek, panie pośle. To nie my jako dziennikarze uderzamy w emocjonalne tony, tylko kwintesencją wszystkich emocji była konferencja prasowa w poniedziałek. To było uderzanie w emocje. To było wzbudzanie strachu, panie pośle, pokazywanie takich rzeczy, które były pokazane. To są emocje, więc proszę mi teraz nie odbijać piłeczki, że my, dziennikarze, wzbudzamy emocje. Nie, pani redaktor, konferencja przedstawiała fakty. Fakty takie, jakimi one są. Dlaczego? Dlaczego była taka konieczność? Bo przecież, przypominam, w momencie, kiedy padł pierwszy wniosek o wprowadzenie stanu wyjątkowego, było to negowane przez opozycję i niestety z ubolewaniem stwierdzam również przez część mediów. To przecież posłanka Koalicji Obywatelskiej, pani Iwona Hartwich, apelowała wpuścić wszystkich jak leci, a później się zobaczy. No to były zachowania zupełnie nieodpowiedzialne. No ale ponieważ jest tak wysoki stopień wzburzenia, są ciągłe zarzuty do władz. A pana to nie wzburza? Co się wydarzyło z tymi dziećmi? Naprawdę? Pana to w ogóle nie rusza? Panie pośle, proszę odpowiedzieć na moje pytanie, jeśli mogę prosić. Pani przed chwilą mnie panie pośle, proszę odpowiedzieć na moje pytanie w tej chwili, bo będziemy mówić jednocześnie. No właśnie, żeby nie było takich zarzutów, panie pośle, proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Czy pana po ludzku nie zabolało to i czy naprawdę nie ma pan problemu z tym, jak zostały potraktowane te dzieci? Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Pani redaktor, ja nie chcę skupiać się na poszczególnych przypadkach. Ale no ja wiem, to jest bardzo wygodne, ale trzeba. Nie, pani redaktor. Znaczy, jeżeli pani redaktor chce i jeżeli pani uważa, że to jest pani rolą, proszę uprzejmie i nie mam nic przeciwko temu, ale rolą niestety, polityku, no przepraszam, ja ale na mnie to zrobiło ogromne wrażenie. I dziwię się. Rzeczywiście coś nie bardzo usłyszałam. Mówię, że jestem matką. W związku z tym, jak widziałam te dzieci i widziałam brak ochrony osób małoletnich, który jest standardem podstawowym w prawie i polskim, i międzynarodowym, no to zaczęłam sobie zastanawiać się nad tym, co się dzieje i dlaczego państwo polskie działa w ten sposób. Dlatego, że te dzieci nie stanowią żadnego zagrożenia. To nie są dorośli mężczyźni zatrzymywani na granicy. To jest ta różnica. Ja pytam o standardy, pytam o podejście w ogóle humanitarne do człowieka, do małego człowieka. Państwo polskie działa zgodnie z prawem. To jest rzecz jasna. No, metoda pushback nie jest zgodna z prawem według Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka między innymi. Pani redaktor, no nie Helsińska Fundacja Praw Człowieka, z całym szacunkiem dla jej pracy i historii, jest instytucją, która może to oceniać. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, może zwrócić się do sądu i sąd to oceni. Ja rozumiem emocje pani redaktor jako matki, doskonale je rozumiem, ale właśnie rolą polityków, rolą rządzących jest podejmowanie decyzji
często nie poddając się emocjom. My musimy mieć na względzie bezpieczeństwo. Znajomość prawa międzynarodowego i udzielanie pomocy dzieciom nie jest kwestią emocji, jest kwestią po prostu jakiejś zwykłej przyzwoitości po prostu, bo i tyle. Dobrze, panie pośle, jeszcze jedna rzecz, jedno bardzo ważne pytanie. Ktoś został skrzywdzony, że pani stawia tezę, że ktoś został skrzywdzony, że komuś nie udzielono pomocy. Ja się z tą tezą nie zgadzam. Rozumiem, ma pan do tego prawo, nasi widzowie ocenią. Panie pośle, chcą państwo przedłużenia, właściwie minister Kamiński o to zawnioskował, premier, jakby, no to też prezydent, również dzisiaj Sejm podejmuje decyzję o przedłużeniu stanu wyjątkowego. To ja zapytam o jedną rzecz. W czym pomógł konkretnie stan wyjątkowy przez tych ostatnie 30 dni? Tak bardzo praktycznie, no bo on był po coś wprowadzony. Jak rozumiem, ta sytuacja na granicy jest coraz trudniejsza. Czyli okazuje się, że ten stan wyjątkowy nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Nie, przepraszam. Pani redaktor była przekonana, że fakt wprowadzenia stanu wyjątkowego sprawi, że magicznie Łukaszenka przestanie przesyłać nam imigrantów? Nie, ja po prostu myślałam, że przynajmniej sytuacja nie będzie gorsza niż była przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego. Rozumiem, taki był jego cel. Nie, celem stanu wyjątkowego było zapewnienie warunków i narzędzi do sprawnego funkcjonowania służb, w tym Straży Granicznej. I dla porównania, przez cały zeszły rok mieliśmy chyba 380 kilka prób przedarcia się przez granicę nielegalnie. Cały zeszły rok, powtarzam. A dzisiaj ta liczba 300 prób to jest kwestia kilku dni. To pokazuje skalę problemu i to pokazuje, że sytuacja jest wyjątkowa i wymagająca właśnie stanu wyjątkowego. Stan wyjątkowy pozwala lepiej kontrolować granice, pozwala lepiej kontrolować pas przygraniczny, pozwala mieć większą kontrolę nad tym, kto tam się porusza, pozwala, dzięki temu łatwiej jest zatrzymać kogoś, wiemy, kto ewentualnie panie pośle, to się jeszcze, przez tą granicę jeszcze jedno ważne pytanie. No to są wszystko efekty stanu wyjątkowego. Dlaczego rząd tak bardzo broni się przed współpracą z Frontexem? Przecież współpraca z Frontexem bardzo umiędzynarodowiłaby tę sprawę i spowodowała, że nasze służby i nasz kraj dostanie no także pomoc od innych państw. Umiędzynarodowienie tej sprawy jest sprawą kluczową w tej chwili, bo państwo sami podkreślają, że to nie jest tylko polska granica, ale granica strefy Schengen. Dlaczego tak bardzo państwo bronią się przed współpracą z Frontexem? Nikt się nie broni przed współpracą z Frontexem. Współpracujemy z Frontexem. Najlepszym tego dowodem jest chociażby to, że na prośbę Frontexu Polska Straż Graniczna wspierała litewską Straż Graniczną. Minister Kamiński mówi, że nie ma potrzeby takiej współpracy. Bo nie wiem, na jakiej podstawie pani redaktor buduje tezę, że tutaj najważniejszą sprawą jest umiędzynarodowienie tej sprawy. Bardzo to jest granica polska i Polska Straż Graniczna ma w pełni środki i możliwości do tego, żeby sprawą się zająć. A Frontex, tak żebyśmy mieli jasność, Frontex nie dysponuje żadnymi własnymi siłami. Frontex jest agencją, której zadaniem jest przede wszystkim bycie pośrednikiem pomiędzy poszczególnymi strażami granicznymi. Może oczywiście zwracać się do państw członkowskich o uruchomienie zasobów osobowych, żeby gdzieś takie wsparcie przekazać, ale to nie są Frontexu ludzie, tylko to są ludzie poszczególnych krajów członkowskich, a w tym momencie problemu ze strażnikami granicznymi na polskiej granicy nie ma. Panie pośle, gdyby tak było, to by nie trzeba było wprowadzać stanu wyjątkowego, bo doskonale pan wie, że w Konstytucji stan wyjątkowy jest ostatnim narzędziem do radzenia sobie z takimi sytuacjami. W związku z tym Straż Graniczna, jak widać, sama sobie nie radziła. Dobrze, panie pośle, a dlaczego... Stan wyjątkowy, przepraszam, naprawdę, bo pani redaktor wprowadza naszych słuchaczy w błąd. Absolutnie stan wyjątkowy nie ma... Stan wyjątkowy nie ma absolutnie nic wspólnego z tym, czy jest na granicy wystarczająco strażników granicznych, czy nie. Stan wyjątkowy daje pewne narzędzia Straży jest Granicznej. Jest ostatnim z możliwych narzędzi. Gdyby Straż Graniczna radziła sobie tak, jak pan twierdzi, to nie byłoby konieczności wprowadzania stanu wyjątkowego. Dlaczego, panie pośle, tak bardzo chcieliście zmienić? No, pani redaktor, panie pośle, no, jeżeli pan tak nie krzyczy. Dobrze, no właśnie, trochę logiki, panie pośle, ja też apeluję. Dlaczego potrzebne, panie pośle, pytanie o zmiany w regulaminie Sejmu? Dlaczego było potrzebne, do czego i dlaczego było wam potrzebne to, żeby przyjmować to zwykłą większością, żeby posłowie nie mogli składać wniosków, żeby posiedzenie Sejmu nie było odraczane, bo to też budzi bardzo daleko idące wątpliwości, jeśli chodzi o wasze intencje, takie prawdziwe.
Sekundkę, jeszcze dokończę poprzednie zdanie. Straż Graniczna radzi sobie z tą sytuacją, no ale ponieważ nastąpiła eskalacja i sytuacja stała się nadzwyczajna, to są potrzebne również nadzwyczajne środki, takie jak stan wyjątkowy. Dobrze, tyle, panie pośle, tylko. Dobrze, to teraz pytanie o regulamin Sejmu. I intencje. Znaczy ja mam przede wszystkim wrażenie, że pani redaktor jest osobą, która non-stop zakłada jakieś niecne intencje. Nie, absolutnie nie. Ale proszę nie mieć syndromu oblężonej twierdzy. Absolutnie nie ma takiej potrzeby. Ja po prostu stawiam pytania panu, korzystając z tego, że rozmawiamy, które pojawiają się od wielu widzów w przestrzeni publicznej. No przecież doskonale pan o tym wie, że pojawiały się pytania o prawdziwe intencje w kontekście zmiany regulaminu Sejmu. Daję panu szansę na to, żeby pan to wytłumaczył. Czy gdybym ja mógł jednak kilka zdań bez przerywania, ta rozmowa byłaby dużo łatwiejsza. Ale pan mi zadał pytanie tak. Poniekąd, więc musiałam na nie odpowiedzieć. Bardzo proszę, oddaję panu głos. Właśnie bardzo o tym proszę, mówię. Bardzo proszę. Dziękuję serdecznie. Zmiany w regulaminie Sejmu wynikają z tego, jak funkcjonuje stan wyjątkowy. To znaczy przede wszystkim nie ma, jeśli chodzi o większość, to taką samą większością był uchwalany stan wyjątkowy miesiąc temu. Tutaj wszystko jest jasne. Chodzi o to, że przedłużenie stanu wyjątkowego w prawie, przedłużenie może nastąpić w stosunku do czegoś, co jeszcze trwa. Hipotetycznie mogłaby być sytuacja, że pada w czasie debaty sejmowej wniosek formalny o przerwę do przyszłego tygodnia, co sprawiłoby, że stan wyjątkowy przestałby obowiązywać, no i byłby problem natury konstytucyjnej, czy Sejm tydzień później może przedłużać coś, co w zasadzie już nie trwa. I stąd jest ta zmiana, jest pełna możliwość debaty, jest pełna możliwość dyskusji, jest tylko przy debacie o stanach nadzwyczajnych, jest tylko wyłączona możliwość składania wniosków formalnych, na przykład właśnie o odroczenie można przedłużyć o 60 dni, ani jednego dnia dłużej. I co państwo mają zamiar z tym zrobić? No na razie przedłużamy o te 60 dni. A co później? A jakie będą... Jakie będą decyzje później, to będzie oceniane w oparciu o sytuację za te 60-50 dni. Dlaczego jeszcze odszkodowań nie dostały osoby, które no, nie mogą prowadzić swojej działalności na tym terenie przygranicznym? Wiemy, że cały czas ta ustawa jest w Sejmie. Miała być przyjęta szybko, nie jest nadal, ludzie czekają na pieniądze, nie mogąc w tej chwili i przez najbliższe 2 miesiące zarabiać na chleb. Dlatego, że dopiero wczoraj Sejm miał możliwość pracować nad tą ustawą, która wróciła z Senatu. Wczoraj specjalnie był dodatkowy blok głosowań, żeby nie czekać do piątku. To kiedy te odszkodowania będą, panie pośle? Ustawa wczoraj wyszła z Sejmu, trafiła do pana prezydenta. Kiedy one będą? Oczywiście raz jeszcze bym prosił, żeby pani redaktor nie atakowała z założenia, bo jak pani redaktor widzi, ustawa wyszła z Sejmu, panie pośle, a pani nie twierdzi, wiem, ja że po tam prostu jest nie wiem, skąd blokada. Panu ta wrażliwość nagle się wzięła. Ja zadałam pytanie, dlaczego tak długo ja to trwało i zadaję, zadaję pytanie, kiedy zostaną pieniądze wypłacone, bo to jest najważniejsze. To jest clue tej sprawy. Kiedy tylko ustawa wejdzie w życie. Powtarzam, wczoraj Sejm zakończył nad nią pracę, czekaliśmy na powrót ustawy z Senatu. Ustawa jest już przekazana do pana prezydenta. I ostatnie pytanie, panie pośle, związane z Unią Europejską. Pojawiły się jakieś informacje, że polski rząd zastanawia się nad zaskarżeniem Komisji Europejskiej w sprawie no, zwlekania z akceptacją Krajowego Planu Odbudowy. To jest prawda, czy to jest jakaś plotka polityczna? 2 dni temu tę informację dementował rzecznik rządu. I rozumiem, że to, że zdementował, świadczy o tym, że ostatecznie i nieodwołalnie nie ma takich planów. Nie ma takich planów, aczkolwiek wszyscy musimy sobie zdawać sprawę, że taka możliwość prawna istnieje, ale takich planów w tej chwili nie ma. Bardzo dziękuję. Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, rzecznik partii rządzącej. Dziękuję i do zobaczenia. Spokojnego dnia panu życzę. Wzajemnie. Wszystkiego dobrego.
Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, za chwilę Państwa gościem. Nie wiem, czy Państwo zgodzą się ze mną, ale w ustach Radosława Fogla taka przed chwilą chyba sugestia nastąpiła, że odszkodowań jeszcze nie ma, bo ustawa dopiero wróciła z Senatu, bo z reguły właśnie Senat jest oskarżany o obstrukcję. Dlaczego senatorowie zwlekali tak długo z tą ustawą? O tym za chwilę między innymi z Michałem Kamińskim, ale mówić oczywiście także będziemy o stosunkach z Unią Europejską. Uchylenie tych aberracyjnych uchwał na pewno zmienia w jakiś sposób powolutku atmosferę między Polską a Komisją Europejską, tylko jeszcze grubsze rzeczy są do zrobienia. Znaczy to, że uchylamy te kuriozalne uchwały, to jest okej, tylko to jest kropla w morzu, bo przypominam, że od 6 lat mamy zarzuty ze strony instytucji europejskich o łamanie praworządności, o zamykanie ust sędziom, o to, że tak naprawdę trójpodział władzy w Polsce został już całkowicie zaburzony i to są grubsze sprawy. Mamy przecież sprawę Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. No, minął termin, który dał nam Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej do pokazania, co zrobiliśmy z Izbą Dyscyplinarną. No, jak się okazuje, mamy dzisiaj koniec września i Izba Dyscyplinarna działa pełną parą. Ciągle są prowadzone postępowania, więc tak naprawdę... I są wydawane orzeczenia. Są wydawane orzeczenia. Wprawdzie te z tych starych postępowań nowych się nie wszczyna, ale są. I tak naprawdę czym dzisiaj może pochwalić rząd Morawieckiego? To, że uchylili parę kuriozalnych uchwał, reszta zostaje tak, jak była. I w tej grze pomiędzy Unią Europejską, albo inaczej, w tej gierce polskiego rządu przeciwko Unii Europejskiej, mocniejsze karty ma Unia Europejska, bo widać, że my możemy sobie przyjmować różne stanowiska, możemy nawet pozywać Komisję Europejską do TSUE, nie wiem w jaki sposób, ale to już chyba muszę się dzisiaj dowiedzieć w Sejmie od kolegów z Prawa może i Sprawiedliwości. Może będzie poza trybem, tak jak w Sejmie się wiele rzeczy odbywa, panie tutaj no, chyba się przeliczą. W Unii Europejskiej poza trybem to tak słabo, ale... Znacznie grubsze rzeczy są do załatwienia jeszcze, zanim Komisja Europejska pozwoli nam korzystać z tych gigantycznych pieniędzy. Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu, PSL Koalicja Polska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, pani redaktor, witam państwa przede wszystkim. Panie senatorze, czy to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, pana zdaniem wpłynie na stosunki polsko-unijne i czy nie jest przypadkiem tak, że metoda pushback stosowana najwyraźniej przez Straż Graniczną jest po cichu akceptowana przez Unię Europejską? Myślę, że nie jest akceptowana i że myślę, że Unia Europejska stara się, przynajmniej bardzo wiele rządów w Unii Europejskiej po różnych doświadczeniach z kryzysami imigranckimi stara się i potrafi prowadzić z jednej strony skuteczną politykę ochrony własnych granic, bo co do tego nikt normalny nie ma w Europie ani w Polsce, nie powinien mieć wątpliwości. Musimy chronić nasze granice. Także nie Polska ponosi jakąkolwiek polityczną i moralną odpowiedzialność za tragedię, która odbywa się w innych częściach naszego świata i w związku z tym musimy chronić nasze granice przed nielegalnymi imigrantami. Co do tego nie ma sporu, ale z drugiej strony wszyscy jesteśmy ludźmi. Dzisiaj europejski standard to jest standard nie znęcania się nad dziećmi, tylko wyciągania ręki do każdego, kto tej Radosław pomocy Fogiel potrzebuje. Mówi, nikt nad dziećmi się nie znęca, proszę nie wzbudzać sztucznych emocji. To są ludzie wykorzystywani przez Łukaszenkę i przez reżim Łukaszenki są, jak to zostało powiedziane, zaopiekowani, nakarmieni, ubrani, nie dzieje im się krzywda. Jeżeli ktoś wzbudza emocje, no to wydaje mi się, że trudno wzbudzać większe emocje niż prezentując w publicznej przestrzeni akty seksualne z udziałem zwierząt. A przecież rząd te rzeczy z telefonów komórkowych rzekomych imigrantów posługuje się tego sformułowania... Po to, żeby dać dowód szczególności sytuacji. Posługuje się tym sformułowaniem podobnie jak się posługuje rząd, kiedy mówi o rzekomych mailach, które codziennie dowiadujemy się o kolejnych aferach związanych z mailami. Oni mówią, że to są rzekome maile. Więc ja, dopóki nie zobaczę dowodu, też mogę mówić, że to są rzekome. Chociaż nie sądzę, żeby tak było. Ale rzekome zdjęcia. Ale przecież po to robią, żeby eskalować emocje. A pani redaktor, bo pani bardzo słusznie powiedziała o europejskim wymiarze tej całej sprawy, bo odpowiedź na te wszystkie, i zresztą taka powinna być narracja opozycji od samego początku i taka była nasza narracja Koalicji Polskiej od samego początku. Otóż co myśmy powiedzieli? Dzisiaj rząd Morawieckiego i cała Polska w ramach nie jeszcze niewielkiego, ale narastającego kryzysu imigracyjnego na naszych granicach oczekujemy od Europy solidarności. Dokładnie tej samej solidarności, której zabrakło rządowi Beaty Szydło
i później Mateusza Morawieckiego, kiedy Europa, inni nasi partnerzy europejscy... Ale my nie chcemy pomocy, panie senatorze, my nie chcemy pomocy, no to przecież o to chodzi. My nie chcemy pomocy właśnie także dlatego, że tutaj najbardziej obruszał się pan Fogiel, jak z panią rozmawiał, na sugestię dotyczącą umiędzynarodowienia tego, tego sporu, a w oczywistym polskim interesie jest umiędzynarodowienie tego sporu i teraz niezależnie od tego, czy lubimy ten rząd, czy nie, to to jest polski rząd i musimy się łapać za głowę, że ten rząd nie chce umiędzynarodowiać tego sporu. Podczas gdy... A dlaczego nie chce? Ponieważ ten spór dla rządu jest wyłącznie rozgrywką wewnętrzną. Czyli na użytek to ma, wewnętrzny. To ma, tak, mobilizacja elektoratu, przestraszenie, skupienie mamy, wokół flagi. Mamy znowu skupić się wokół flagi, bo jeżeli będziemy... Pani redaktor, to jest trochę tak, że jeżeli ktoś ma kłopoty realne, to woli, żeby dyskutować o kłopotach nierealnych. Czuje się przy tym bezpieczniej po prostu. W związku z tym wykazanie Polakom, że oto opozycja, gdyby przejęła władzę, otworzy polskie granice i wpuści tu miliardy jakichś nie wiadomo kogo. Zoofilów, pedofilów i narkomanów. No to jeżeli taka jest narracja obozu władzy, no to ludzie wtedy mówią, no okej, ci kradną, ci robią różne głupie rzeczy, opowiadają bzdury, Czarnek nas cofa do średniowiecza, no ale mówią sobie, no ale przynajmniej chronią naszych granic. Tak więc... Zadaniem opozycji jest mówienie prawdy od samego początku. Mówienie prawdy tam, gdzie się z obecną władzą różnimy, ale także nie mamy się obawiać, ja uważam, i nie ma się czego wstydzić, kiedy mówimy tak, no w pewnych sprawach my oczekujemy od rządu, żeby on coś zrobił i on to w pewnych sprawach robi, no bo rząd jest od tego, żeby chronić nasze bezpieczeństwo. No dobrze, ale widzi pan, są na przykład komentarze naszych widzów. No, mówią o pedofilach, a terrorystów nie widzą. Bo ale... rząd też dał dowód według siebie na to, że no, zatrzymano tutaj tak, na granicy także każdemu, terrorystów. Redaktor, więc ja mogę tutaj z dumą, trzeba oddać... mogę z dumą każdemu powiedzieć, że byłem uczestnikiem rządu i współpracowałem z panią premier Ewą Kopacz, która w trakcie tego pierwszego kryzysu imigracyjnego wynegocjowała w imieniu polskiego rządu, bo była wtedy polskim premierem i zrobiła to bardzo skutecznie, wynegocjowała taki system weryfikacji wszystkich potencjalnych imigrantów, który daje polskim służbom pełną kontrolę nad tym, kogo my do Polski a wpuścimy. A może służby są także niegotowe pani, do takiej weryfikacji redaktor, w tej chwili, ja nawet później marszałku. Słyszałem, jak pani Beata Szydło się chwaliła tym, że mamy nasze służby już są w Grecji i tam sprawdzają. Ale to lata minęły. Tak. Może coś się zmieniło w służbach. Więc no, być może coś się zmieniło w służbach. No być może mamy do czynienia z narastającym nieprofesjonalizmem. Bo z drugiej strony nie sposób sobie nie zadać pytanie. To są te same służby, które nic nie wiedziały o Banasiu. Tak? No to jak? To są ci sami ludzie, którzy dopuścili... Czyli pan ma wątpliwości co do działalności polskich służb, tak? Pani redaktor, nie sposób nie mieć wątpliwości co do skuteczności działania polskich służb w sytuacji, w której... Ja nie mówię tylko o służbach specjalnych, ale także służbach dyplomatycznych. Maile, kolejny przykład, pani prawda? Redaktor, maile, ale także sprawa turowa. Otóż przecież my mamy od tego wywiad i od tego dyplomację, żeby każdymi możliwymi... środkami zdobywać informacje na temat czyhających na Polskę niebezpieczeństw. I dlatego ja złożyłem już wniosek o to, żeby na najbliższym posiedzeniu Senatu była informacja Rady Ministrów na temat chronologii tych wydarzeń. My mamy prawo wiedzieć, kiedy premier Mateusz Morawiecki i od kogo powziął wiedzę o tym, że sprawa turowa jest bardzo poważna. Jeżeli my okazuje się, że na poziomie służb i dyplomacji w tak ważnej sprawie, w której interes narodowy Polski jest ewidentnie zagrożony, premier wygląda na to, obrażony. I to jest dla niego zagrożony polski interes jest. Ale ja mówię obrażony, że premier wydaje się obrażony, no bo na przykład odwołał wizytę tam, gdzie był premier Czech wydaje i stracił się, okazję do rozmowy. No, wydaje się, pani redaktor, że przecież Budapeszt jest najwygodniejszą płaszczyzną dla polskiego rządu, bo to jest rzekomo najbardziej zaprzyjaźniony z nami rząd. Tak? Zresztą pamiętajmy, że to jest dokładnie ten sam rząd, który jest najbardziej zaprzyjaźniony z rządem Mateusza Morawieckiego, jednocześnie dzisiaj naszego sojusznika, czyli Ukrainę, okrąża sojuszem gazowym z Rosją. Ale wie pan, że Niemcy już podobno się szykują też do rozbuchania, że tak powiem, sprawy z Turowem, bo tam na części niemiecką podobno także to działa i będzie kolejny wniosek pani, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Redaktor, polityka wojny ze wszystkimi, którą prowadzi Jarosław Kaczyński i wszystkie jego agendy, bo dzisiaj państwo polskie jest, można powiedzieć, agendą Jarosława Kaczyńskiego. Tak więc ta wojna, którą ze wszystkimi, od Stanów Zjednoczonych zaczynając, na Czechach kończąc, prowadzi Jarosław Kaczyński,
jest wojną, która na zdrową logikę nie może się skończyć sukcesem, bo Polska nie ma potencjału, by politycznie pokonać wszystkich swoich sąsiadów i co najmniej dwa światowe supermocarstwa, no z którymi też jesteśmy w konflikcie. Troszkę zeszliśmy z tematu, jeśli chodzi o stan wyjątkowy. Ale nie, pani redaktor, to jest dokładnie ten sam temat. Bo to jest temat o stan wyjątkowy jeszcze. Stricte, chcę pani powiedzieć tak, uważam, że stan wyjątkowy, my dzisiaj jako opozycja po pierwsze mamy za mało dokładnych danych, bo my nie mamy tych wszystkich danych. A po co jest to zmiana regulaminu Sejmu, pana zdaniem, tak naprawdę? Właśnie, tu jest problem. Bo problem nie jest w stanie wyjątkowym. Ja mówię, okej, proszę bardzo, chcecie bronić granicę, brońcie, tylko później będziecie rozliczani, zarówno za to, co zrobiliście przedtem, za tym, co robicie w trakcie i później będziecie rozliczeni. Natomiast tak, bronicie Polaków, okej, ale dlaczego jeszcze bardziej ograniczać władzę parlamentu? To pokazuje, że tu nie o obronę praw Polaków chodzi, nie o obronę naszych granic chodzi, nie o bezpieczeństwo krajowe chodzi, tylko chodzi o wewnętrzną rozgrywkę. Bo oto widzimy, jak bardzo wyraźnie Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnie 6 lat stopniowo, z roku na rok, ogranicza funkcje kontrolne i polityczne parlamentu. Pani redaktor, pani jako wybitna dziennikarka to widzi. Dzisiaj Sejm nie jest już miejscem debaty realnej. Ta debata się coraz bardziej skraca, coraz mniej mamy możliwości, by nasze polityczne emocje i nasze polityczne poglądy zobaczyć w Sejmie. I teraz tylko ograniczenie roli posłów i senatorów w tej sprawie czemuś ma służyć. Więc ja pytam, czemu? Temu samemu, propagandzie. Planuje permanentny stan wyjątkowy? Być może bo wtedy łatwiej kontrolować społeczeństwo? Czy po co jest to narzędzie? Do czego ono ma służyć? Ono służy również temu, żebyśmy o tym dzisiaj rozmawiali. Żeby u kogoś, kto nie ma czasu wniknąć w istotę tego problemu, żeby u kogoś znowu pojawiło się to wrażenie, o którym przed chwilą mówiłem. A oni są przeciwko stanowi, oni są przeciwko twardej polityce na granicy, oni są w ogóle przeciwko temu, żeby państwo polskie istniało. No to ja uważam, że niestety drogą na taką chamską często propagandę, z którą mamy do czynienia, jest konsekwentne mówienie prawdy. Mówię nieprawdę. My po pierwsze chcemy twardej polityki na granicach, bo to udowodniliśmy, bo dzisiaj wszystkie narzędzia, które legalne narzędzia, które ma w ręku do obrony Polski przed nielegalną imigracją rząd Mateusza Morawieckiego, to są narzędzia wynegocjowane przez jego poprzedników, w tym przez Ewę Kopacz, w tym przez ostatni rząd Platformy i Polskiego Stronnictwa Ludowego. I dlatego jesteśmy w miarę dobrze umocowani prawnie w strukturach europejskich, jeśli chodzi o tę sprawę. I jeśli chodzi choćby o ochronę Polaków przed ewentualnym niebezpieczeństwem terrorystycznym, bo nikt w tym rządzie, w którym miałem honor pracować, nie lekceważył tego zagrożenia, bo w oczywisty sposób istnieje w Polsce zagrożenie terrorystyczne, ale dlaczego o tym rząd Mateusza Morawieckiego nie myślał, kiedy tak naprawdę pozwolił Trumpowi zorganizować tu wielką antyirańską hecę? To było narażanie Polski na niebezpieczeństwo, kiedy Trump któregoś dnia ogłosił, że w Warszawie będzie antyirański szczyt. I wtedy po raz pierwszy od bardzo wielu lat poważny przywódca światowy groził Polsce. Czyli przywódca Iranu groził naszemu krajowi za to, co oni zrobili. Korzyści z tego dzisiaj nie widzimy. Trumpa dawno nie ma. Polityka Zachodu względem Irana się zmienia. Ma pan wrażenie, że rząd ma jakąś strategię dotyczącą tego, co się na tej polskiej polsko-białoruskiej granicy dzieje? No bo to, że reżim Łukaszenki gra coraz ostrzej, co do tego chyba nikt nie ma najmniej wątpliwości. No i pytanie, czy przestanie grać na przykład do grudnia, do kiedy ten stan wyjątkowy będzie obowiązywał? A co jeśli nie przestanie? Co jeśli tych ludzi będzie coraz więcej? Czy pan widzi jakąś strategię rządu oprócz wprowadzania stanu wyjątkowego? Pani redaktor, przepraszam, nie zgodzę się z panią. To znaczy, pani pytanie sugeruje, że celem tego rządu jest rozwiązywanie problemów Polaków. A ja twierdzę inaczej. Celem tego rządu od dłuższego czasu jest wyłącznie utrzymanie się u władzy. To nie jest rząd, który myśli kategoriami, co będzie po nas, co będzie za 10, co będzie za 15 lat, co będzie nawet za rok. Oni myślą wyłącznie kategoriami, jakie będą tu i teraz sondaże i jak się utrzymać u władzy. I wszystko, pani redaktor, jest podporządkowane temu. Stąd te różne zwroty. I jeżeli trzeba było, bo im się to opłacało, przyjmować przy wielkim bębnieniu w bębny antygejowskie uchwały sejmików, to je przyjmowali. No, ale teraz się wycofują. A teraz się z tego wycofują, bo się przestraszyli, bo nie potrafią wygrać tej wojny z Europą, bo im nawet nie chodzi o tę wojnę, im chodzi tylko o ciągły konflikt, żebyśmy się bez przerwy kłócili, tak? Żebyśmy się kłócili o rzeczy, ale o które się kłócić nie powinniśmy. Widzenia, z politycznego punktu widzenia ta strategia jest korzystna dla Prawa i Sprawiedliwości. Daje im 35%, maksymalnie dzisiaj 35% w sondażach, czyli dużo mniej niż wzięli w ostatnich wyborach, ale dalej najwięcej. Które pokazują, że mają więcej. Żaden sondaż
nie pokazuje, pani redaktor. Ostatnio był sondaż prawie 40%, panie. No to dalej jest mniej niż w ostatnich wyborach, bo w ostatnich wyborach było 43%. To o tym mówię. Ale opozycja się nie zbliża do Prawa i Sprawiedliwości. Znaczy, ja myślę, że przed opozycją jest dzisiaj... No właśnie. Od grudnia, to łatwo prześledzić, od grudnia mieliśmy trend, w którym... Co prawda spadały notowania Platformy Obywatelskiej, ale spadały notowania Prawa i Sprawiedliwości. Także politycy Prawa i Sprawiedliwości zaczynali uważać, że mają ogromnie mają małą szansę na wygranie następnych wyborów parlamentarnych. No i coś się takiego zdarzyło w ciągu ostatnich 3 miesięcy, że ten trend został odwrócony. Mhm. I na to powinniśmy sobie w opozycji odpowiedzieć, co się stało. Panu takie troszkę prowokacyjne pytanie. Czy pan wierzy w to, że wybory parlamentarne się odbędą? Wierzę w to, że się odbędą wybory parlamentarne. Bo niektórzy stawiają tezę, że te zmiany w stanie wyjątkowym, wiadomo, w stanie wyjątkowym wyborów nie można przeprowadzać, że to jest właśnie po to, żeby to przedłużać, żeby zmieniać, żeby tak naprawdę do wyborów na razie nie dopuścić. Tak, ale jestem przekonany, że wybory się odbędą. Ja ostatnie paręnaście tygodni bardzo blisko obserwowałem sytuację w Rosji, gdzie były wybory parlamentarne. Mhm. Gdzie, pani redaktor, dzisiaj Władimir Putin doprowadził do takiej sytuacji, w której realne poparcie, czego on nawet nie kwestionuje, na poziomie PiS-u w Polsce, bo oni mają mniej więcej, jedyna Rosja ma mniej więcej takie poparcie jak Prawo i Sprawiedliwość w Polsce, realnie około 30%, że on, mając takie poparcie, może sobie chodzić na wybory, ale dzisiaj już ma tak państwo zorganizowane, że i tak robi co chce. I celem Kaczyńskiego jest doprowadzenie nie do tego, żeby Polacy nie brali udziału w głosowaniu. Dlaczego nie? To by bardzo źle wyglądało na świecie i w ogóle wszyscy by się czuli z tym niekomfortowo. Celem Kaczyńskiego jest to, żeby Polacy głosowali ile wlezie. Tylko żeby za każdym razem wynik tych wyborów był taki, jak on chce. I on prowadzi... No, ale przecież pan doskonale wie, że pytając też o to, czy wybory się odbędą, mam na myśli uczciwe wybory. Aha, no właśnie, i o to chodzi. I dlatego, pani redaktor, ja od kiedy tylko w tej kadencji się z panią spotykam, to proszę każdego za pomocą, że tak powiem, środków masowego przekazu, każdego ważnego polityka opozycji. Usiądźmy razem i zastanówmy się, jak odebrać władzę PiS-owi w tym Sejmie, bo we wczorajszym głosowaniu, w którym oni znowu z nami niestety wygrali w tej ważnej sprawie dotyczącej zmiany regulaminu Sejmu, ale mieli znowu mniej niż konstytucja. Ale wygrali. Okej, panie redaktor, ale to pokazuje, że opozycja zamiast gadać dyrdymały i się kłócić o niepotrzebne rzeczy, powinna podejmować próby pokonywania PiS-u w parlamencie. Zostało nam bardzo mało czasu, a Prawo i Sprawiedliwość, jak sam pan wspomniał, tym stanem wyjątkowym gra tak, żeby nie mówiło się o sprawach innych, więc my o tych innych sprawach właśnie teraz powiemy. Mam na myśli Polski Ład, bo dzisiaj zmiany podatkowe bardzo ważne w Sejmie. No i dotyczące także szeregu polskich przedsiębiorców, którzy wbrew temu, przynajmniej według ekonomistów, co mówi premier Mateusz Morawiecki, stracą bardzo dużo. Czy pana zdaniem właśnie a propos tej większości Zjednoczona Prawica, kiedyś Zjednoczona, będzie miała większość, żeby te podatki przegłosować i wprowadzić je na chwilę przed nowym rokiem podatkowym? Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Jestem przekonany, że w tej sprawie kluczowe będzie zdanie Lewicy. Jeśli Lewica nie poprze Prawa i Sprawiedliwości w tym radykalnym wywróceniu Polskiego Ładu podatkowego, no to się PiS-owi powinno nie udać. I teraz wydaje mi się, że bardzo ważne jest, żeby nie tylko posłowie Lewicy, którzy są w tym przypadku bardzo ważni, ale także, żeby wszyscy Polacy zrozumieli, że spór między opozycją, przynajmniej jej zasadniczą częścią, a Prawem i Sprawiedliwością, nie dotyczy tego, czy bogaci mają płacić większe podatki, a biedniejsi mniejsze. Bo co do tego nie ma między nami sporu. My chcemy, żeby bogaci płacili większe podatki, zwłaszcza ci najbogatsi, czy zwłaszcza najbogatsze korporacje. A w tym rząd się tutaj dziwnie zachowuje. Natomiast problem polega na tym, że ta reforma, którą proponuje dzisiaj Mateusz Morawiecki, uderzy w Polaków, którzy pracują. A jak mamy inaczej zbudować swój dobrobyt, jak nie pracą? A dzisiaj rząd i cała polityka podatkowa, która wychodzi z Nowego Ładu, jest polityką nie tyle zniszczenia, bo oni pewnie by zniszczyć tej średniej klasy, tych, co coś produkują w Polsce, w każdym tego słowa znaczeniu. Każdy, kto pracuje i coś w związku z tym coś do tego wspólnego dzieła wnosi, to oni nie chcą ich zniszczyć, ale oni chcą na nich przełożyć koszty swojej polityki, bo ktoś za to wszystko musi zapłacić. I teraz od kogo można zabrać pieniądze? No od tych, co mają. Oczywiście mają najbogatsi, tylko ci naprawdę najbogatsi to są albo podogadywani z PiS-em, ale według wiceministra finansów albo... klasa średnia to jest ten, kto zarabia 4000 zł brutto, no więc o czym my rozmawiamy? Nie, dzisiaj, pani redaktor, wszyscy Polacy są zagrożeni, którzy pracują, płacą kredyty i budują powoli ciężką pracą swoją przyszłość. To ich wszystkich, niezależnie od tego, jakie mają poglądy polityczne, nowy
ład chce ograbić. Dziś po 21 debata w Sejmie na ten temat, także zachęcam Państwa, jutro na pewno będziemy o tym mówić. Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu PSL Koalicja Polska, dziękuję bardzo za to spotkanie. Państwu też dziękujemy za dziś, kończymy już super raport, widzimy się jutro o godzinie 8.57. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa, do jutra. Kolejne niewybuchy w innych miejscach. Krakowska policja przeszukuje domy. Wcześniej ewakuowano mieszkańców na osiedlu Piastów. Jesteśmy zdeterminowani, mówi polska strona. Trwają kolejne negocjacje z Czechami w sprawie kopalni Turów. Egzotyczne zwierzęta do zobaczenia już w ten weekend. To w Trójmieście szykują się targi dla miłośników węży i jaszczurek. Mieszkańcy wrócili już do domów, to po ewakuacji na osiedlu Piastów w Krakowie. Przez całą noc usuwano tam potężny arsenał broni z okresu II wojny światowej. Znaleziono go w mieszkaniu 37-letniego mężczyzny. O szczegółach Michał Henkel. Akcja policyjnych pirotechników trwała od godzin wieczornych. Po tym, jak do szpitala trafił mężczyzna z ciężkimi obrażeniami wskazującymi na wybuch, policjanci zdecydowali o sprawdzeniu jego mieszkania. Tam znaleźli ponad 100 różnego rodzaju niewybuchów pochodzących z czasów II wojny światowej. Mieszkańcy zostali ewakuowani, noc spędzili u rodzin lub w przygotowanych dla nich pokojach hotelowych. W tym czasie saperzy opróżniali arsenał. Całonocna akcja skutkowała przewiezieniem na poligon wojskowy do powiednika składowanych niewybuchów, natomiast złom wojskowy został zabezpieczony przez policję. Mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Na miejscu jest już bezpiecznie, wciąż jednak pracują tam służby. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Powiatowa Komenda Policji w Krakowie. Tymczasem ewakuowano mieszkańców dwóch domów jednorodzinnych w Wigołomi w Wawrzeńczycach. Tam policja również znalazła niewybuchy mają należeć do znajomego 37-latka. Czy tym razem się dogadają? Minister klimatu mówi, że polska strona jest zdeterminowana. Ruszyły ponowne rozmowy z Czechami w sprawie kopalni Turów. Polska przedstawiła w Pradze ofertę i czeka na ruch ze strony południowego sąsiada. A ten oskarża przygraniczny kompleks o degradację środowiska i przez to decyzją Unijnego Trybunału Sprawiedliwości za nieprzerwanie wydobycia w kopalni musimy płacić 500 000 euro kary dziennie. Już nie tylko po akademiach medycznych, ale też wyższych szkołach zawodowych. Sejm zajmie się projektem ustawy o kształceniu lekarzy. Pierwsze czytanie zaplanowano na jutro. Minister zdrowia uważa, że to dobry pomysł na walkę z brakami kadrowymi, które stanowią jeden z największych problemów polskiej służby zdrowia. Sprawą zajmuje się Jacek Prosinowski. Jacku, powiedz, jak zaawansowane to plany i jak ocenia je środowisko lekarskie? Minister zdrowia Adam Niedzielski mówi, że same uczelnie zawodowe entuzjastycznie zareagowały na nowe możliwości. Od rektorów będzie zależało teraz, kiedy uruchomione zostaną nowe medyczne kierunki. W szkołach zawodowych to oczywiście standard kształcenia będzie utrzymany. Te szkoły muszą być ocenione przez komisję akredytacyjną. Nie tędy droga, komentuje prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Łukasz Jankowski. Jesteśmy dotknięci tym, że ministerstwo chce obniżyć rangę naszego zawodu, że deprecjonuje zawód lekarza. A minister zdrowia, pytany, czy kształcenie lekarzy na kolejnych uczelniach ruszy już w przyszłym roku, przyznał, że to mało prawdopodobny scenariusz. Najwyższa Izba Kontroli przedstawi dziś głośny, długo odwlekany raport po kontroli Funduszu Sprawiedliwości. Już wcześniej NIK informowała, że dokument jest miażdżący dla funduszu działającego przy resorcie Zbigniewa Ziobry, ale szczegółów nie zdradziła. Według wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego raport jest elementem politycznej gry Mariana Banasia. To jest rodzaj walki politycznej i próba wykorzystania Najwyższej Izby Kontroli do odwrócenia uwagi od tego, co jest realnym problemem. A realnym problemem są potencjalne zarzuty prokuratorskie, które grożą szefowi. A konferencja NIK-u już za godzinę. Teraz ważna informacja dla kierowców. Nieprzejezdna jest krajowa 48 w Łódzkiem. W miejscowości Inowód na trasie Poświętne Tomaszów Mazowiecki przejazd zablokowała przewrócona ciężarówka. Ranna została jedna osoba. Policja wyznaczyła objazd drogami lokalnymi.
Jaszczurki, węże, skorpiony, kameleony czy patyczaki. To i znacznie więcej będzie można zobaczyć na targach w Trójmieście. Podczas targów terrorystycznych Terra Expo w Ergo Arenie będziemy gościć aż 30 wystawców z Polski, ale też i przyjezdnych z zagranicy. Będą wystawcy, którzy są przede wszystkim pasjonatami. Czyli kupić będzie można i terraria, i wyposażenie terrariów, i karmę, i gadżety, i wreszcie same zwierzęta. Mówiła Aleksandra Golec z Ergo Areny. Wydarzenie już w najbliższą niedzielę.